Świetlica Wiejska, Spalskie Centrum Kultury czy Sołtysówka, jednym słowem obiekt użyteczności publicznej, na który wreszcie doczekaliśmy się w Spale. Jak widać za mną, trwa budowa, myślę, że bardzo ładnego obiektu, na pewno pięknie położonego w wyjątkowej części Spały, który będzie służył mieszkańcom, ale nie tylko. Ma mieć, tak jak wspomniałem, funkcję świetlicy wiejskiej. Przypomnę, że jeszcze parę lat temu funkcjonowała na bazie dawnego zakładu usług komunalnych świetlica, która cieszyła się sporym zainteresowaniem, szczególnie młodych mieszkańców Spały i okolic. Natomiast ten obiekt wyczerpał jak gdyby swoją funkcję. Dostaliśmy zakaz tak naprawdę dalszego użytkowania go ze względów sanitarnych, ze względów bezpieczeństwa. No i była pilna potrzeba wybudowania nowego obiektu w nowej lokalizacji, ponieważ w tamtej na mocy uchwały Rady Gminy jak gdyby zapadła decyzja, że cały obiekt dawnego zakładu usług komunalnych został przeznaczony do sprzedaży. Tutaj niektórzy być może pamiętają, znajdowała się tak zwana stara kuźnia i od samego początku, jak tylko zobaczyłem ten obiekt, to wydawało mi się, że jeżeli gdzieś lokować świetlicę dla Spały, to właśnie w tym miejscu. Nawet był początkowo taki zamysł, żeby na bazie tej starej kuźni próbować adaptować ten obiekt, ale niestety po ekspertyzach okazało się, że on się do tego nie nadaje, dlatego został zburzony, ten teren tutaj został wyczyszczony i w tym miejscu powstaje zupełnie nowy obiekt. Mam nadzieję, że funkcjonalny na miarę oczekiwań mieszkańców, na miarę potrzeb. Tu będą się odbywać wszelkiego rodzaju wybory. Dziś musimy szukać obiektów różnych. Tak naprawdę w ostatnich obiektach odbywają się wybory. Na pewno od tego czasu, jak tylko uda nam się go oddać do użytkowania, to będzie to miejsce z przeznaczeniem na ten cel. Ale co znacznie ważne, chcemy, żeby, tak jak też powiedziałem, wymieniając jedną z nazw dla tego obiektu, było tu takie Spalskie Centrum Kultury. Spała, jak wiemy, jest miejscowością wyjątkową i tutaj zainteresowanie tym, co dzieje się w Spale, wokół Spały jest bardzo, bardzo duże. Dlatego taki obiekt jest nam potrzebny. Tu na pewno będzie pracownik bądź pracownicy, którzy będą się zajmowali na co dzień jego jak gdyby obsługą. Będzie również miejsce dla dzieci, dla myślę wielu grup aktywnych, które tutaj działają na rzecz lokalnej społeczności. No przede wszystkim istotne jest też to, że przewidzieliśmy tutaj taką mini salę muzealną, czyli pamiątki, o których niedawno pisano, o których się mówi, że pamiątki spalskie z lat wojennych, przedwojennych, dawniejszych jeszcze, gdzieś tutaj są, czasami w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, czasami gdzieś w domach prywatnych również zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcieliby przekazać. My nie mieliśmy tak naprawdę miejsca, gdzie można by było to złożyć. Ten obiekt będzie też służył między innymi temu celowi. Ponad 1 000 000 zł wartość tej inwestycji, znaczna część środków pozyskana z funduszy unijnych, z programu rozwoju obszarów wiejskich. Termin zakończenia przewidujemy do końca roku bieżącego. Myślę, że na nowy rok już tutaj obiekt będzie w pełni funkcjonował. W ramach projektu przewidziane jest też kompleksowe wyposażenie, sprzęt multimedialny w meble, także będzie gotowy do użytku w momencie przekazania go, oddania przez ekipę, która tutaj wykonuje prace budowlane.